4 lipca został otwarty trzeci etap Kołobrzyskiej Obwodnicy. Najpierw znaki zagradzające wjazd zdjęli przedstawiciele wykonawcy. Godzinę później to prezydent zamknął drogę i wraz z częścią radnych i urzędników przeciął wstęgę i uroczyście drogę uruchomił. Zatrzymałem kilkanaście minut ruch, żeby ku naszej radości uroczyście otworzyć ten trzeci etap. I właśnie ten ruch to nie był tak wstrzymany, bo... Ja pamiętam, jak ktoś chciał skręcić na rondzie przy ulicy 6 Dywizji, to nawet sam osobiście krzyknąłem do strażnika, Mówi, weź, odstaw tą barierkę. Takie zachowanie za naganne uznał dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i zawiadomił policję. Po kilku miesiącach śledztwa prowadzonego przez policję z Kołobrzegu, Koszelina, Szczecina i Warszawy, po zebraniu materiału dowodowego i przesłuchaniu kilku świadków, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wreszcie wydał wyrok. Za to, że wykorzystałem w sposób szczególny odcinek drogi przechodzący z ulicy Dywizji, piechody do Bolesława Krzywoustego w celu zorganizowania symbolicznego otwarcia, symbolicznego otwarcia drogi dla ruchu pojazdów poprzez zamknięcie drogi i zmianę organizacji ruchu. W związku z powyższym e, udziela mnie się na, <grymna> <grymna> na pewno pani sędzia się cieszyła też z tego, że trzeci etap został e, otworzony. E, no i ta podjęła taki wyrok jaki Fryk. No śmieję mi się z tego, bo co innego. Januszowi Gromkowi została udzielona jedynie nagana. Sąd rejonowy zwolnił go z uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania.